Cześć wszystkich, z tej strony Nishin. Witam w kolejnym odcinku serii Ark. Nie będę mówił, co dzisiaj będziemy robić, bo to jest w temacie także, w temacie streamu, w tytule, jak to woli. O, niestety biedne moje te robaczki niedługo zdechną. Chyba że dzisiaj jakieś poczynię, za przeproszeniem, poczynię jakieś próby, że tak się wyrażę, nie może naprawy, ale jakieś, które pozwolą, czekajcie, znaczy zrobienia miodku, bo tak naprawdę miodku potrzebuję. Nie wiem, jakoś ciężko mi to idzie, nikt mi nie pomógł. Ja jestem też świeży w tym temacie. Wiem, że potrzebuję miodu do tego, także wiem, gdzie go zdobyć, bo robiłem to, ale mam nadzieję, przepraszam, że tak trochę przerwałem, ale... Dobra, przepraszam. Tak jak mówiłem, potrzebuję, żeby stworzyć taki sztuczny ul, potrzebuję miodu, kwiatów i jeszcze czegoś. Ale ta trzecia rzecz chyba nie jest taka ciężka, ale to się okaże. Dobra, nie będę nic mówił, pokażę wam po prostu, co ja tu chciałem. Dobra, dam sobie wagę. Mam co? Chłonny substrat i platformę plezjozaura. Plezjozaura? Jak to lubi? Plezjozaura. Dziwne. Plezo. Plezjo. Co to jest to? Absorpcji innych chemikaliów. Czarna pera, tego czarnej pory na pewno nie mam. Dobra, ale co chciałem, do czego zmierzam? Zrobimy tutaj... Tak... Początek 20... Gdzie to jest tak naprawdę? 300 cementu. Jest źle. Zobaczmy, co tutaj się... No, może być. Tego śluzu jest tak naprawdę mało. Nie to wrzuciłem. Roślinki są, super. Coś tam piszczy. Roślinki są. Do setki możecie, ale zobaczymy. Wiecie co? Wszystkie cele. Zmieniamy im. Ciekaw, jak to będzie reagowało. To jest taki minimalny, że tak powiem, rozwiązanie chwilowe. Dążę.
Czekajcie, zobaczmy, czy to się zrobiło to, co trzeba. Bo w sumie cały czas czekam na te... GTS 20, to biorę 20 i lecimy z tym. No i super. Dobra. Teraz to zrobię. Popsułem coś. Tu znowu coś poszło. No ale nie szkodzi, wiecie? Znaczy, z jednej strony szkodzi, ale nie mam na to wpływu. Tak na to. To jest po prostu niesamowite. No i właśnie o tym mówię. Już git. Dobra, nie ma czym się przejmować. Raz, dwa, trzy. Trzy pilary i będzie git. Tutaj trzeba zrobić przejście. Ewidentnie. A tutaj będę wychodził. Jeszcze 7 mi zostało. No to lecimy dalej. Jakże mi dobrze. Z tą myślą, dobra. Pilary. Zrobimy tak. Pilary, pilary, pilary. Smal zrobimy z... 15. Przepraszam. 4, tak? No to zaraz muszę może zrobić te 15. Zaraz zrobimy te duże. No nieźle, jeżeli chodzi o ten cement, także wydaje mi się, że powinien mi starczyć jeszcze na chwilę przynajmniej. Dobra. To by było, jeżeli chodzi o 15 małych pilarów. Trochę by poszło, ale jeszcze zrobimy sobie duże. Już wam pokazuję. Chyba za dużo. A jedno. A jednak nie. Racz. 5. Bo nawet 10, przepraszam, bo... Zaraz wam powiem dlaczego, bo tutaj jeszcze jak widzicie, jeszcze tu parę rzeczy niezrobionych jest, tutaj widzę też. Dobra, jak mam już te 5, 10 czy 15, tych mało 15, to idziemy tu na górę. Ten updating bazy jest trochę gorszy, tak? Trzeba to wziąć pod uwagę, patrzcie, tutaj jest minimalnie. A zobaczymy, czy będzie w ogóle pasować, bo ja tutaj... Moje piękne. Muszę nimi przeparkować. A zobaczymy, czy będzie równo. Ja jestem taką osobą, że nie lubię takich. No patrzcie, nie jest równo. Minimalnie. To mi nie pasuje. Tak nie może być. Tak nie może być. I się zastanawiam, co teraz, tak? Skoro tak nie może być, to zostaje mi jedna rzecz do zrobienia. Dobra, ten pilar poszedł. Akurat ten pilar był dobry.
Ale weźmiemy go. Widzicie, ja nie mogę go nigdzie ustawić. Tutaj klikam G, już jest. Się przyczepia. Zobaczcie, nie mogę go ustawić wyżej. A obok dałem radę to zrobić. Wydaje mi się, że jest to spowodowane... Ja wam pokażę, że to jest spowodowane fundamentami. Tutaj mam... Właśnie, potrzebuję te fensa. Kurczę, nie mam miejsca, na chwilę sobie to schowam. Też wam pokazuję, jak się buduje, zazwyczaj się jeszcze powinno to... Zazwyczaj... Coś tutaj było lepiej. No patrzcie, gdzie to poleciało. Za nisko jest, widzicie? Minimalnie za nisko. Widzicie, jak to lata? Właśnie o to mi chodzi. Ja nie odpuszczę sobie takiej rzeczy. Patrzcie, powinno być ok, ale nie jest. Bo wszedł mi teraz w to. Może wchodzić. Tak musi być. Jest najgorsze. Jest. Udało się. Kurczę, zobaczcie, jakim to jest problem, nie? Dobra. Skoro tutaj zrobiłem, to dam radę i tutaj to zrobić. Tylko ile to jest... chodzenia, szukania, za przeproszeniem. No i patrzcie, teraz się nie da, nie? Nie da się za cholerę. Ale widzicie, że się da. Tego nie rozumiem. Teraz mi pozostaje jedną rzecz zrobić. Skoro tak się dzieje... Kurczę, to spowoduje, że to wszystko pierdyknie. Nie robię tego, bo... będzie złe. Teraz kładę nie, fundamenty, ale te fensy, tak, do ogrodzenia. Zobaczmy teraz. Co? Co do cholery ci się dzieje? Nic. Ktoś mi podpowie, jak to zrobić? To jest wkurwiające. Powiem brzydko, ale taka jest prawda. No patrzcie, no żebym nie mógł tego zrobić, to jest jakiś... Dla mnie to jest ból. Dla osoby, która... I to jest jeden problem z budowaniem w tej grze. Czasami się takie rzeczy zdarzają. Rzadko, ale zdarzają. Czekajcie, bo tutaj jest trochę coś nie tak, nie halo. Powinno być tu. Dosłownie. I koło lodówki.
Tu wygląda spoko, a tu będzie tak samo jak tam, nie? Ci kręcę. Patrzcie, siódemkę postawię i będzie nierówno. Jest minimalnie nierówno, widzicie? Ja widzę to. Patrzcie. Minimalnie, ale jednak. Ja widzę tego. Dobra, zróbmy jeszcze coś takiego. Skoro nie mogę tego tutaj zrobić. Minimalnie. Nie da się zrobić tego równego. To nie jest, nie wiem, czy to jest wina teraz. Prawda jest taka, że potem zrobić coś takiego. Teraz patrzcie, co się zadzieje. Okej. No dobra, teraz zobaczymy, jak to zadziała. Dobra. Jeszcze inaczej. Bez pensa, zobaczymy. Dobra. Dobra, dobra. Wolnie, ale chciałem. Tu była wina. A patrzcie, bo to takie jest zrobione. Zobaczmy teraz. Nie. To jest wina dachu chyba.
To jest chyba wina dachu, ale nie jestem pewien. Zaraz to zbadamy. Po to tu jestem na szczęście. Czy nie mogę tego tutaj, widzicie? Teraz nie mogę tu nic postawić. Nic, widzicie? Nic nie mogę postawić. To jest wina dachu na 100%. Dobra. Zobaczcie sobie taką jedną rzecz. Railingi mam, turlingi mam. Teraz patrzcie. Prawdopodobnie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że to powinno pomóc. Podnieśmy to. Są. Tutaj są. Dobra. Ale jeszcze chciałem tutaj. Dokładnie, tutaj chciałem. Ale teraz zobaczymy, co się zadzieje. Właśnie nie chcę małego pilara na dole. No za cholerę, nie chcę tu wejść. No patrzcie. Posłuchamy tu Piotera. Ale teraz jest na to wejść. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Tu mogę. A dużego nie mogę. Oj, to już jest dziwne. Tu mogę, a tu nie mogę. No to jest bardzo dziwna rzecz. Słucham pomysłów. Dlaczego nie mogę tu nic postawić? Dobra. Zdenerwowałem się. Nie działa totalnie. To jakby było poza życiem. Nie wiem, nity są złe, czy o co to chodzi? No nie chcę tutaj, no nie chcę tutaj przejść i koniec. Nie no, tak to ja się nie będę bawił, bo mnie takie rzeczy bardzo irytują. Dlaczego tutaj nie chcę wejść? Ta rozbudowa będzie więcej mnie kosztowała niż... No dobra. Małe. Idziemy inaczej. Nie jest równo. Za cholerę nie jest równo. O co tu do cholery chodzi? Dobra, teraz lecimy. Mnie nie jest równo. Jest minimalnie wyżej. Dobra, inaczej. Dlaczego tutaj jest równo, a tam nie jest równo? W ogóle dlaczego ja tutaj nie jestem w stanie postawić nic? Dosłownie nic. Dobra, skoro tak się bawimy... Dobra. To trochę inaczej do tego podejdę.
Wydaje mi się, że teraz to powinno pomóc. Wydaje mi się. Ktoś mi wytłumaczy, czemu ten punkt jest taki pomijany? Zewsząd, a nie powinien być pomijany. Dlaczego? No nie, to jest ta lodówka, nie będę bawił się. To i tak nie pomoże. Tak. Totalnie skrzywo. Nie spocznę, kiedy zanim to nie zrobię. Siódemka. No za cholerę tego nie ominę. O co tu chodzi? Dlaczego tu mogę pożyć jeden mały? Dużego już nie mogę. Patrzcie, nie mogę w ogóle dużego postawić. Mogę. Dobra, postawmy. Może nie aż tu, ale... Tak nie powinno być do cholery. No i patrzcie, tu się trzyma, a tu nie. Ojku, nie wiem co jest grane, kurczę, pieczone. Jakiś... Ty, ja chyba wiem. Czekaj. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Niestety, ale nie wiem. Nie robiłem tego. Nie mogę postawić. Dużego nie mogę tu za cholerę postawić i koniec, kropka. No już w tym momencie jest za wysoki. Jeszcze raz. Cholera. Chodzi, co tu się dzieje? Ja pierniczę po prostu.
Minimalnie, bo jest za dużo. Ale lepiej się tego nie da zrobić. Nie mam pojęcia. Dlaczego? To jest ta sama sytuacja. Ta sama, identyczna. No trudno. No i git. Okej. Dobra, zrobimy trochę ceilingu, bo przecież... Piotr, jeżeli mnie słyszysz, oglądasz mnie? Jestem ciekaw jego propozycji.
No co, muszę się pośmiać. Dobrze, to się robią. Będą się rzeczy, tak, tak, to są potrzebne. Dobra, tu koledzy damy tego pterka. Pterka, pterka, tu jest jajoreksa, ptora. Nie mam jajka pterodaktyla. Włączyłem. W takim razie mu oddam jednego. Nie potrzebuję tyle. No, u mnie musi być pełen luksus tutaj. Nie może być coś takiego, że burdel. Wiecie co? Chyba zrozumiałem całe. Ale nieważne. Tutaj nasz kolega. Bazę zburzył, widzę. Redaktor zaraz zostanie. Bier chłopie, bier chłopie. Okej, już widzę, wiem kto to robi. Kolego tutaj nieźle się dogaduje, widzę, z administratorem. Zapata jest, zapata jest. Dobra, szósteczka. Dobra. Jest
Ramp. Może nie. Limer. Dobra. Co to pierdyku? To było dobre. Nie robimy.
No, przeciężony jestem, no tak. Thank you.
oczywiście tu nie zupięty. Weźmy te pilary, to są larcze, tak. Zobaczcie, ale tutaj ważna sprawa. Co my tu mamy?
No tak, już coś spadło. Aha, wybaczcie, nie ta ściana. Nie ta ściana. No i spoko. Nic się nie stało też. Tutaj też nie ta ściana. Za dużo rzeczy. Teraz wrzucam. Nie tak. Właśnie tak. Niepotrzebnie. Dobra, zróbmy, załatajmy te dziurki. Jest tylko 4, ale trudno. Dobra, czekajcie, tutaj smsik.
Dobra. What the fuck? Fundament. Thank you.
jest praktycznie wszystko zrobione, jest tylko jeszcze. Moje skrzywizna. Dobra. Skoro tu są już drzwi, to też zrobię. Nie bądźmy już tacy ziemni. Tak, tak jak było zawsze. No i nie przyczepiajmy się do tych różnic. Takie minimalne błędy czy coś to może być zawsze. Nie jest źle. Dobra, najważniejsze. Martwi, że... O właśnie. Jest git chyba. Jest chyba kit. Nie jest źle. Bardzo ładnie, także super. Zostało jeszcze trochę daszków i... Ale już jest ogólnie metalowa baza. Dobra. Słuchajcie. Ja zobaczę, jak to wygląda. Napisane. Plemienie, co to co? Coś tam zabiły. Ciekawe, czy jeszcze będę miał.
Dobra. Słuchajcie. Jeszcze mi się nie chce jeść. Jest napisane.
Walka dinozaurów. Dawajcie jakiś kawał, bo za nudy się. Ja to koledze pomóc, bo ewidentnie ma problem. No, już trochę zostało. Ale z grubsza Jezu, jak tu fajnie się teraz wchodzi, naprawdę. Inaczej.
Kolega tutaj chyba się za bardzo bawi. Kolega tutaj się nie przyznaje, ale łatwo do tego zweryfikować można. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Kolega tutaj nieźle się wpakował.
Kolega nieźle namieszał. Ale że kolega tutaj dobra, słuchajcie. Słyszycie, co się dzieje, także ja muszę zobaczyć. Ale go zajechały. Zapluły go na śmierć. Dobra, w takiej okoliczności przyrody. Dziękuję wam za streama. Zapraszam was. Zapraszam was na mój kanał na YouTubie oraz na Facebooka. Tam znajdziecie wszystkie aktualności, po prostu aktualne aktualności. Tak się wyrażę kolokwialnie. Także zapraszam, dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się.